Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Jurga i mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie bez, bez perturbacji. To jest drugi wykład z cyklu wykładów o zmysłach, z roli, roli zmysłów w naszym życiu i roli zmysłów w projektowaniu. Ja nazywam się doktor Joanna Jurga i na zaproszenie Galerii Wozownia w Toruniu będę kontynuować mój wywód dotyczący tego, jak zmysły wpływają na nasz odbiór rzeczywistości i jaki ma to wpływ na projektowanie i co z tego wszystkiego na nas i dla nas. Wynika. Tak, jak powiedzieliśmy na ostatnim wykładzie, e, mamy zmysły tradycyjne, te, ustalo, z których ustalony podział istnieje z czasów Arystotelesa, czyli z antyku, e, dotyk, słuch, węch, smak, wzrok. I tak jak Państwo widzą i pewnie pamiętają z poprzedniego wykładu, e, ta hierarchia zmysłów, którą tu jest przedstawiona, to już jest hierarchia zmysłów pro, proponowana przeze mnie w mojej pracy badawczej. Następnie mamy zmysły Nowe, o których rozmawialiśmy, to są zmysły, które występują i u ludzi, i u zwierząt, albo tylko u zwierząt, albo tylko u ludzi, czyli nocy cepia, zmysł odpowiedzialny za odczuwanie bólu skóry, stawów, narządów, zmysł wyróżniony ze zmysłu dotyku, mamy zmysł temperatury, również wyróżniony ze zmysłu dotyku, odpowiadający za odczuwanie temperatury. Wewnątrz i na zewnątrz organizmu, czyli wiemy, czy jest mróz, czy jest upał, ale także czy mamy hipotermię albo gorączkę. Zmysł równowagi odpowiedzialny za położenie ciała w przestrzeni i za jego, za jego działanie odpowiadają kanalki półkoliste w uchu. Doskonale Państwo wiedzą, po hucznej imprezie ten zmysł jest znacząco zaburzony. Priokryocepcja, zmysł ułożenia ciała względem siebie oraz napięcie mięśniowe. Dzięki temu, jak zamkniemy oczy, wiemy dokładnie, gdzie jest nasze ciało, albo jak nie widzimy części naszego ciała, tak jak ja teraz siedzę przy stole i nie widzę swoich nóg, to wiem, gdzie one się znajdują, no i oczywiście percepcja to zmysł odpowiedzialny za odmierzanie czasu przez mózg człowieka, i tak jak powiedzieliśmy w poprzednim wykładzie, jest to zmysł e, zależny od kultury. W, w kulturach pierwotnych czas był kolisty, powtarzalny, e, a w, czas, w czasach, w kulturach współczesnych jest on. Liniowy. No i mamy zmysły wyróżnione u zwierząt, ale wiemy też, że występują u ludzi przynajmniej niektóre i tu jest echolokacja, czyli możliwość emisji odbioru ultradźwięków, nietoperze, delfiny, naturalna ultrasonografia, Prześwietlanie otoczenia to są delfiny, rozpoznawanie kierunku i siły prądu wody, płazy i ryby to jest to, że zwierzęta potrafią pływać synchronicznie, że potrafią się przemieszczać na duże odległości, że nie porywają je fale. Wytwarzanie i rozpoznawanie pól elektrycznych. Tu mamy tak zwana elektrorecepcja. Tu przodują absolutnie rekiny i zwierzęta żyjące na dużych głębokościach. Oraz rozpoznawanie pola magnetycznego, tak zwana magnetorecepcja. To są zwierzęta wędrowne, które poruszają się na znaczące odległości. Znam znanych dobrze, to są na przykład. Bociany. Gdyby Państwo chcieli więcej o tej części, odsyłam do pierwszego wykładu sprzed tygodnia, a ja przesuwam się dalej, a mianowicie od do tego, jak bodźce zmysłowe mogą działać na nas terapeutycznie i w przestrzeni, i w relacji do obiektów. To jest coś, czym kilka lat temu zajęłam się w ramach prowadzonej przeze mnie wówczas pracy doktorskiej i wyszłam z takiego założenia, że gdyby od powstania gatunku ludzkiego człowiek żył w skupiskach, i ma atawistyczną potrzebę bliskości, która buduje w nas poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy absolutnie zwierzętami stadnymi i to bycie i odczuwanie otoczenia jest podstawą naszej percepcji zmysłowej, podstawą naszej percepcji poznawania świata. I już w łonie matki jesteśmy cały czas otuleni, odczuwamy ciepło, odbieramy przytłumione sygnały z zewnątrz, co pozwala nam prawidłowo się rozwijać, tak jak wspominałam, pierwszym rozwijanym, rozwijającym się zmysłem w okresie płodowym jest zmysł węchu, mamy taką gigantyczną jamę nosowo-gębową, ale wtedy wówczas dopiero tworzą się receptory zapachu w całym ciele. Tak jak mówiliśmy, one nie występują tylko w nosie, występują też w jelitach, w nerkach, w męskiej spermie, ale przede wszystkim w 14 tygodniu ciąży czy 14 tygodniu życia płodu rozwija się zmysł dotyku. Najpierw są to bodźce taktylne, czyli jesteśmy w stanie odbierać nacisk, dotyk, a potem haptyczne, czyli też świadomie się dotykać czy swojego otoczenia. I już od pierwszych dni życia, jeżeli już od pierwszych dni życia nie jesteśmy otoczeni bliskością, spokojem, Nasze poczucie bezpieczeństwa drastycznie spada. E, musimy pamiętać o tym, że zmysł dotyku jest najbardziej rozwinięty w momencie narodzin e, i to za jego pomocą najpierw poznajemy świat, bo tak dobry wzrok, jaki mamy jako dorośli, kształtuje się do drugiego roku życia. I to właśnie za zmysłem dotyku i tego, że maluchy wsadzają sobie rzeczy do, e, do buzi, e, z, to, z tego wynika. To, że to zmysłem dotyku na początku ten świat poznajemy. Dzieci niedotykane i nieprzetulane są agresywne lub wycofane, nie mają pewności siebie, nie odnajdują się w grupie i nie potrafią budować relacji społecznych. Jest bardzo dużo badań prowadzonych tak naprawdę już od wieków w domach dziecka. I w przytułkach, gdzie wiemy, że ten system nerwowy, który nie jest zaspokojony bezpieczeństwem dotykiem, e, niestety nie rozwija się prawidłowo. No i to tylko po naszych zwierzęcych przodkach kształtuje umiejętności społeczne, jeżeli jako ludzie nowocześni nie nauczymy się kasować tych pierwotnych instynktów i zakodowanych DNA od ruchu, czyli jeżeli jakimś sposobem em, z CRISPR czy inną technologią inżynierii genetycznej nie przykodujemy tego, jak odbieramy rzeczywistość. A dalej będziemy się zachowywać tak, jak się zachowujemy, czyli będziemy się zapadać w świat wirtualny, będziemy się odsuwać od innych ludzi, zamykać się, to staniemy się, a właściwie już jesteśmy nieszczęśliwymi jednostkami, niezdolnymi do budowania relacji społecznych i zachowywania zdrowia psychicznego. I to, co Państwo, i to, czego właściwie wszyscy, nie tylko Państwo, tylko wszyscy doświadczamy od ostatnich dwóch lat: pojawienie się takich jednostek chorobowych, jak głód skóry i ogromna społeczna potrzeba bycia w kontakcie, to tylko pokazuje, jak bardzo zmysł dotyku i w ogóle zrównoważona ilość bodźców jest dla nas istotna. No i wracając do tej pierwszej części wprowadzenia, tego, że właśnie dotyk rozwija się jako pierwszy rozwinięty zmysł w okresie płodowym. Wiemy o tym, że poczucie bezpieczeństwa kształtuje się właśnie w okresie płodowym. Żanetka leta Jedna z takich czołowych polskich położnych ma taką piękną zasadę 4C: ciasno, ciepło, cicho, ciemno. To są warunki, które nawiązują do życia płodowego, i wiemy, że jeżeli takie warunki zapewniamy nowonarodzonym dzieciom, to że one się rozwijają prawidłowo. Ale jeżeli Państwo na to spojrzą, to tak naprawdę to jest dokładnie to, co również nam dorosłym. Robi dobrze. Więc jeżeli jesteśmy otuleni ciepłym, ciężkim, takim prawdziwym kocem, mamy w ręku ciepły napój, jesteśmy w miejscu o przygaszonym świetle, w tym miejscu jest cicho, to zawsze jest to miejsce, w którym się zrelaksujemy. To nie jest rocket science, to jest zupełnie atawistyczne dla nas środowisko, w którym nasz system nerwowy jest w stanie odpocząć. No i w ramach tego poszukiwania, co nam w przestrzeni, w relacji do obiektów daje poczucie bezpieczeństwa, przez ostatnie lata prowadziłam ankietę z bardzo różną grupą wiekową, bo tak naprawdę od młodych dorosłych, osiemnastolatków, do seniorów. Pytałam o to, jakie kolory, jakie materiały, jakie zapachy wpływają na ich komfort, no i oczywiście poczucie bezpieczeństwa kojarzy się ludziom głównie ze spokojem. Co jest ciekawe, przed pandemią respondenci odpowiadali, że to jest głównie spokój finansowy. Po wybuchu pandemii spokój kojarzył nam się ze zdrowiem naszych bliskich. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, początkowo pierwotnie był to dom, i najczęściej wskazywana była sypialnia. W przypadku okresu pandemicznego, tego w którym jesteśmy, zdecydowanie częściej się, pojawiał się wątek kontaktu, relacji z naturą, dostępu do lasu, do świeżego powietrza, do bycia na otwartej przestrzeni. Jakie zapachy kojarzą nam się z poczuciem bezpieczeństwa, i tu jest też ciekawa zmiana. Przed pandemią mówiliśmy o tym, że są to zapachy związane z jedzeniem, i oczywiście z zapachami jedzenia ludzie mają najwięcej wspomnień. Zapach jabłecznika pieczonego przez babcie, zapach cynamonu, zapach ulubionego chleba, ulubionej potrawy, kwaśnicy. Tu się pojawiało bardzo wiele przypadków, przykładów, głównie. Jedzenie, które kojarzy nam się z domem, czyli z tym miejscem, w którym wyrośliśmy z bliskimi, mniej z podróżami, co jest ciekawe. Jednak to zawsze było odwołanie do tych przestrzeni bezpiecznych. No i oczywiście kolejna, kolejna zmiana w stronę natury. Przez ostatnie dwa lata zapachy związane z lasem, z naturą, z mchem, z łąką pojawiały się zdecydowanie częściej. No i przy jakich zapachach się relaksujemy no to tu już zawsze w większości były to zapachy związane z naturą. Jeśli chodzi o bodźce smakowe, 34% respondentów początkowo, a potem 44% odpowiedział, że smak słodki i to jest wyjaśnione naukowo. Mleko mamy, które jemy w pierwszym okresie życia jest spektrum smaków słodkiego. Jest to pierwszy smak, który poznajemy i to on... Kojarzy nam się z tym bezpiecznym momentem bycia otulonym. To jest bardzo atawistyczne uczucie, i stąd się bierze ten, o, to, ta sytuacja, kiedy jak jesteśmy zestresowani, to zajadamy stres słodyczami, i że ten, ta, ta słodkość robi tam taką błogość. Oczywiście nie wszyscy to mamy, bo już nam sama należę do grupy, która woli spak słony i mam takich przyjaciół, ale, ale jeżeli spojrzymy na statystyczną większość, to ten smak słodki będzie smakiem przeważającym. Jeśli chodzi o kolory, no to z porzuciem bezpieczeństwa kojarzą nam się właśnie zielenie, czyli natura i biele, bo to nam się kojarzy z czystością, to się nam kojarzy z przestrzenią, z czystością, z miejscami, gdzie jesteśmy zaopiekowani i czy bardziej komfortowo czujemy się w przestrzeniach otwartych czy zamkniętych. Zdecydowanie ludzie się czują lepiej w przestrzeniach otwartych i w przestrzeniach jasnych. Ponad 55% respondentów preferuje przestrzenie jasne. Optymalna temperatura to jest 20 do 22 stopni Celsjusza, i tu muszę Państwa przestrzec, że większość z państwa prawdopodobnie ma w domach za ciepło, szczególnie w okresie grzewczym. Mamy ten przywilej, że mamy w Polsce centralne ogrzewanie w bardzo wielu domach i bardzo często przegrzewamy swoje domy. Musimy pamiętać o tym, że 20-22 stopnie to jest temperatura uśredniona, ale żeby na przykład dobrze spać i żeby mózg się dobrze regenerował, powinno w tej sypialni być po stopni 16, a nawet chłodniej. Więc jest to, jest to bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę, jak ciepło mamy w których pomieszczeniach. No i przy jakiej mózgce się relaksujemy? Tutaj w większości, ponad połowa respondentów mówiła, że w ciszy. To jest bardzo pozytywna wiadomość, dlatego, bo nasz mózg tej ciszy potrzebuje. My ją bardzo często zagłuszamy. Zagłuszamy ją muzyką, zagłuszamy ją gdzieś z tyłu działającym telewizorem. Jeżeli chodzimy do biur, to tam ciszy nie ma. A okazało się, że jednak ludzie za tą ciszą w znacznym stopniu tęsknią, a neurobiolodzy i neurolodzy mówią o tym, że do prawidłowego działania mózgu i możliwości przetwarzania informacji ta cisza jest niezwykle istotna. No i oczywiście aktywność, która nas najbardziej relaksuje, to znów kontakt z naturą. A materiał, który daje nam największe poczucie komfortu, to w zdecydowanej większości drewno, i muszę Państwu powiedzieć, że wyniki tych ankiet mnie bardzo napawały taką radością, bo to znaczy, że my jesteśmy świadomi środowiska, które robi nam dobrze: że prawdziwe drewno, a nie laminat, że jasne przestrzenie, dbałość o kontakt z naturą, dbałość o ciszę, to są wszystko rzeczy, które nasz mózg niezwykle lubi, żeby czuć się. Zrelaksowanym. No i a, idąc dalej tymi poszukiwaniami relacji otoczenia a, do Otoczenia, do samopoczucia użytkowników i biorąc pod uwagę to, że człowiek jest istotą absolutnie i społeczną, i trójwymiarową, więc trochę tego miejsca w przestrzeni zajmuje, zajęłam się proksemiką. Proksemika jest to nauka stworzona w latach 60. przez Edwarda Hola. Bardzo Państwu jego książkę, Ukryty Wymiar, polecam. On był pierwszą osobą, która tak kompleksowo zbadała relacje ludzi i innych gatunków żywych z przestrzenią i też z obserwacji zwierząt, z rozmowy z etologami, z etnografami, z antropologami i z psychologami wysnuł bardzo ciekawą opowieść o tym, jak różne kultury mają różne kody proksemiczne. No i jak to wygląda? Najwięcej w przez ostatnie dwa lata słyszeliśmy o dystansie społecznym. No to jest w teorii nauki to jest 1, 1 2 do 3, 6 metra, czyli wszystko, co się dzieje za um, Miejscem wyciągnięcia naszych dłoń. Mówi się, że metr 20 m to jest ten dystans osobisty i wszystko, co dzieje się za nim. No i oto jesteśmy ostatnio proszeni najczęściej dystans społeczny to jest stwierdzenie, które słyszymy nieustająco, ale co się dzieje poza nim? Najbliższy dystans, dystans intymny to jest ten, który jest wokół nas na odległość naszego łokcia, czyli takie 45 cm wokół nas i do tego miejsca, do tej strefy intymnej dopuszczamy tylko ludzi nam najbliższych, czyli to są ukochani nam ludzie, e, najbliżsi i to są małe dzieci. W tym dystansie m, dużo ważniejszy jest zmysł zapachu, zmysł węchu i zmysł słuchu, ponieważ nie widzimy w nim ostro. Komunikujemy się półsłówkami bardzo często z tymi najbliższymi nam ludźmi, mamy własne Kody komunikacyjne, możemy chrumkać, możemy mieć jakieś skróty myślowe, i tu też zawsze jesteśmy w bliskiej relacji dotykowej, czyli czujemy oddech tej drugiej osoby, czujemy ciepło jej ciała. Jeżeli ktoś nam ten dystans zaburzy, czujemy się zagrożeni, czujemy się zaatakowani, i może występować reakcja agresywna. Następnie mamy dystans osobisty, czyli to, co jest od odległości łokcia do wyprostowanych dwóch dłoni, dwóch rąk czyli od 45 cm do metra 20 m. i to jest ten dystans, w którym komunikujemy się i spędzamy czas z ludźmi nam bliskimi. Nadal ingerencja w to miejsce nie jest wskazana, nie lubimy, być, nie lubimy kiedy ludzie są za blisko, ale są kultury takie na przykład jak arabska, gdzie jest to zupełnie oczywiste, są takie miejsca jak to tokijskie metro, gdzie inaczej się nie da i żyjąc w dużych skupiskach ludzkich ten dystans osobisty jest bardzo, bardzo często zaburzany, ale my wówczas wiemy, jeżeli to się dzieje w przestrzeni publicznej i nikt nas świadomie nie dotyka, że zamykamy się w sobie. Czyli stąd się bierze koncepcja jeżdżenia komunikacją miejską w słuchawkach, spuszczania wzroku, trzymania rąk przy sobie. Czyli staramy się nie wchodzić w aktywne interakcje. <laughs> Przepraszam bardzo, w aktywne interakcje z innymi ludźmi. Tu już wzrok wraca do łask, w sensie zaczynamy widzieć ostro i, i zaczynamy się jednak komunikować pełniejszymi zdaniami, ale nie jest to jeszcze mowa oficjalna. No i następnie mamy ten dystans społeczny, e, bardzo nam znany, e, w którym komunikujemy się z ludźmi, których e, znamy, z którymi pracujemy, z którymi jesteśmy w relacjach mniej i bardziej oficjalnych to pierwszeństwo ma wzrok, następnie słuch. Bardzo dokładnie składamy zdania, mowa jest dość oficjalna. No i na koniec mamy dystans publiczny, to są wszystkie publiczne wystąpienia, to są miejsca jakieś gal Rozpoczęcia roku akademickiego, wszystkie te miejsca, w których jesteśmy częścią jakiejś społeczności, ale występuje ta odległość minimum 3,6 metra, kiedy ta komunikacja już jest utrudniona, wchodzimy na wyższy ton głosu i nie jesteśmy z nikim w stanie się dotknąć. No i jak to się ma dalej na odczuwanie przestrzeni? Idąc za, dalej za teorią Edwarda Hola. Przestrzeń dzielimy na dwie grupy: przestrzeń odspołeczną i dospołeczną. Czyli przestrzeń odspołeczna to jest taka przestrzeń, która skłania do izolowania się i unikania kontaktów. Oczywiście w przeciwieństwie do przestrzeni dospołecznej i w przestrzeni odspołecznej. Czujemy, że ta przestrzeń jest halowa, że nie możemy się w niej nigdzie schować, nie czujemy się przytulnie, nie możemy z kimś popolotkować, jest w niej na oku duży hałas, dźwięki się odbijają i rozchodzą, kontakt wzrokowy jest przypadkowy, raczej panuje tam poczucie chłodu i izolacji. No i to oczywiście są gigantyczne stadiony, to są wszystkie dworce i węzły komunikacyjne, ale niestety zdarzają się też takie szkoły i szpitale, czyli miejsca, w których wręcz przeciwnie powinniśmy się czuć bezpiecznie. Bardzo często to były projektowane i budowane z brakiem uważności na ten komfort użytkownika, i wtedy jest to architektura opresyjna. Bo wtedy jest to architektura, w której nie mamy poczucia, że jesteśmy zaopiekowani, tylko jeżeli już to, że jesteśmy obserwowani nawet wbrew naszej woli, trochę taka koncepcja Panopticonu. No i po drugiej stronie. Oczywiście jest przestrzeń do społeczna To jest taka przestrzeń, która skłania ludzi do kontaktowania się ze sobą. Tworzy przestrzenie do rozmów, tworzy przestrzenie do zatrzymania się, do nawiązania kontaktu wzrokowego, Jej umeblowanie kolory, organizacja tej przestrzeni bardzo wpływa na to, jak my się w niej odczuwamy. No i takie właśnie powinny być domy, czy takie powinny być miejsca, w których powinniśmy się czuć komfortowo fajnie gdyby nasze przestrzenie do pracy, gdyby przestrzenie do edukacji czy do do zdrowia właśnie takie były i warto sobie zwracać na to uwagę bo czasami imponują nam przestrzenie które są halowe, są bardzo otwarte, są bardzo widne, ale jeżeli w nich nie ma takich zaaranżowanych stref, które będą dla nas przytulne, to jest duża szansa, że jednak będziemy się chować po kątach, bo będziemy się nie, czuli, nie będziemy się czuli komfortowo na środku tych przestrzeni. No, i jak w przestrzeni, idąc za kontynuacją pierwszego, e, pierwszego wykładu, funkcjonują nasze zmysły? E, po pierwsze, dotyk i, za, i dotyk w przestrzeni to oczywiście jest rodzaj użytych materiałów, to są powierzchnie, które się nie błyszczą, to są powierzchnie miękkie, to są wszystkie welwety, to są rzeczy grubotkane, bukle, wszystko to, co nas otula oraz termika i wilgotność powietrza. Jeżeli w, w pomieszczeniu jest za ciepło, ten nasz zmysł temperatury wydzielony ze zmysłu dotyku będzie się czuł niekomfortowo, będzie nam gorąco, będziemy wietrzyć, będziemy się rozpierać, jeżeli będzie nam za zimno, no to będziemy marzli i będziemy się otulali. I też na to ma wpływ kolor światła, w sensie możemy przegrzewać pomieszczenie, dlatego, bo jest z nim bardzo zimne oświetlenie i nastąpi dysonans poznawczy, i będziemy chcieli temperaturą podwyższyć podczucie, tem, tem, będziemy chcieli temperaturą pomieszczenia podgrzać wizualną temperaturę pomieszczenia. Następnie słuch i to jest akustyka pomieszczeń i to jest to, na czym bardzo często, e, chciałam powiedzieć, polegamy. E, nie polegamy, tylko potrafimy, potrafi nam to nie wyjść. E, mamy tendencję do tworzenia bardzo uporządkowanych, pozamykanych, gładkich przestrzeni. W których brakuje dywanów, zasłon, tapicerowanych mebli, poduszek, paneli akustycznych drewna, i wówczas tworzymy w przestrzeniach echo, i nawet jeśli go nie słyszymy, one jest dla nas męczące. To, co zawsze dobrze nam robi, to odpowiedni stosunek powierzchni twardych do powierzchni miękkich. Więc jeżeli mamy w domu dużo szkła, dużo metalu, dużo kamienia, to wprowadźmy tam dywany. Kapicerujmy meble, zróbmy panele drewniane, jak nie drewniane podłogi, to panele drewniane, wprowadzajmy panele akustyczne, tak żeby ta przestrzeń była dla nas akustycznie przyjemna, bo inaczej rozchodzi się dźwięk i też ten system nerwowy inaczej to wówczas odbiera. No i potem mamy bęk. Tu, oczywiście, wentylacja. Doskonale znamy przypadki, jak sąsiad smaży kotlety piętro niżej i ten cały zapach idzie do nas. Taka domena wentylacji grawitacyjnej. Więc ta wentylacja w domach, w mieszkaniach jest niezwykle ważna. Fajnie jest, jeżeli jesteśmy w stanie te nasze mieszkania wywietrzyć, jeżeli jesteśmy w stanie to powietrze w nich Wymieniać. Oczywiście również znowu wilgotność, czyli nawilżanie i oczyszczanie powietrza. Tu się super sprawdzają nie tylko urządzenia elektroniczne, ale również rośliny i jeżeli tylko mamy ochotę, aromaterapia. Jest bardzo dużo badań na temat aromaterapii, która potrafi i udrożnić nasze drogi oddechowe, i wspomagać dobry sen i relaks. No, i na koniec wzrok. Tu oczywista oczywistość to są kolory, i pamiętajmy o tym, że kąt padania światła ma wpływ na, na danej szerokości geograficznej, ma wpływ na odbiór kolorów. Pamiętajmy o kolorze oświetlenia, czyli że w sypialni jest światło najcieplejsze, a w kuchni jest neutralne. Nigdzie w domu nie montujemy zimnych e, źródeł światła. E, no i o doborze też faktur, czyli to czy coś jest miękkie w dotyku, twarde, czy się błyszczy, czy jest szorstkie, czy jest gładkie, tak żeby te przestrzenie były dla nas takie touchy, żebyśmy chcieli być z nimi w relacjach, a nie żebyśmy się ich bali. No i to jest właśnie zderzenie dwóch światów. Jeżeli budujemy Dom na równiku, gdzie światło cały rok pada pod kątem 90 stopni, gdzie jest ostre słońce, gdzie jest upał, to tam szukamy cienia, tam używamy kamieni, tam tworzymy zadoszenia, tam tworzymy mniejsze okna, tam szukamy przeciągów, tam korzystamy z lokalnych. Ostrych kolorów, jak szaty masajskie, jak korale e, afrykanerów, bo to pozwala nam zbudować tą przestrzeń. On te ostre kolory będą pobudzające e, w takim świetle. No a jeżeli mieszkamy na północy, przez większość roku jest ciemno, e, kiedy ten kąt padania światła jest niski, jest bardzo dużą część roku siny, e, idziemy w kolory naturalne, idziemy w wełny, idziemy w lny. Wyciągamy kolor skał, wyciągamy kolor nieba i tak jak spojrzycie na typowe skandynawskie domy, to to, co się dzieje w ich wnętrzu, czyli te naturalne kolory przełamane czernią dla podbicia kontrastu, to jest to, co dobrze robi na nasz system nerwowy i dobrze wygląda e, cały rok. I, I warto o tym pamiętać, bo, bo to buduje dwie różne narracje. Jeżeli zbudujemy afrykański dom e, na Mazurach, to jest duża szansa, że te kolory będą nas. E, Działać na nas destrukcyjnie, nie będą nas pobudzać, tylko będą sine, będą nie, niemiłe dla oka, będą opresyjne. A jeśli zbudujemy ten dom wyciągając kolory pantona ze zdjęcia naszego otoczenia, biorąc zieleń e, lasów iglastych, biorąc kolor piasku z nadbałtyku, naturalną wełnę, Lento, stworzymy, stworzymy środowisko przyjazne dla tego, tej części świata. I to oczywiście nie znaczy, że mają Państwo nie przywozić pamiątek z podróży, bo absolutnie tak, ale chodzi o to, żeby, żeby ta przestrzeń była spójna z otoczeniem, a to, co, czym Państwo ją wyposażą perski dywan, marokańska lampa, hinduska komoda były takim elementem Państwa historii w tej przestrzeni. No i relacja funkcji do formy. Bardzo słynna wyciskarka. Juicy Salif, rok 1990. Philip Stark, taka gwiazda roka projektowania, jeszcze przed czasami social mediów. Bardzo zdolny, bardzo. Produktywny projektant. Stworzył, stworzył wyciskarkę, która wygląda jak pają kultową. No, która oczywiście nie jest najwygodniejsza w użyciu, pryska. Tam, jak Państwo mogą sobie wyobrazić, szklankę się wsadza pomiędzy te, ten trójną, wyciska pomarańcze bądź cytrynę. Piękny obiekt, bardziej rzeźbiarski niż użytkowy, który ja zawsze pokazuję swoim studentom jako pytanie o to funkcja czy forma. I oczywiście fajnie by było, gdyby to szło. Tandemię, bo w momencie kiedy forma jest ważniejsza niż funkcja, rzeczy stają się nieużytkowe a kiedy to funkcja jest ważniejsza niż forma, często użytkownik niewykształcony estetycznie niewykształcony w kontekście ergonomii czuje że jest w więzieniu w sensie, że wszystko jest minimalnie funkcjonalne ale że to nie jest dla niego przyjazne więc zawsze jest tym zaszukaniem drogi środka, ale oczywiście to czy ktoś będzie wolał barok czy japoński styl zen to już jest rzecz wtórna i, i zależy od naszych wyborów estetycznych. E, bardzo pięknie skomentowano, tą wyciskarkę Starka skomentował David Kelly w, na TED Talksie. To jest twórca grupy IDO i to jest takie miejsce, gdzie został stworzony w ogóle Design Thinking. E, no i on powiedział tak, powiedzmy to wprost, wyciskarka firmy Alexi piękna, e, Alessi piękna, ale bezużyteczna nie może być artefaktem ilustrującym założenia projektowe, zorientowane na człowieka, tak zwany Human centered Design. Wyszliśmy trochę wyżej w hierarchii potrzeb masłowa, zwiększając nacisk na projektowanie zorientowane na człowieka. Wiąże się to z projektowaniem zachowań i osobowości produktu. Czyli musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w tym miejscu produkcyjnym i w tym miejscu świadomości tego, jak działa człowiek, jak działają ludzkie zmysły, jak odbieramy rzeczywistość. I też w tym miejscu kryzysu klimatycznego, że projektowanie rzeczy tylko pięknej wizualnie i dopowiadanie im marketingowo historii, że one są użytkowe, no trochę powinno być karalne w sensie. Powinno być tak, że jeżeli już uruchamiamy linię produkcyjną, wypuszczamy nowe produkty, a mamy tak naprawdę produktów na rynku gigantyczną ilość, a. I większość z nich mogłaby spokojnie żyć dalej w drugim obiegu, to musimy brać odpowiedzialność za to, że nie jest to tylko bezsensowne zużycie materiałów, co miało uzasadnienie na początku lat 90., w momencie dużego dobrobytu, upadku muru berlińskiego, budowania statusu bardzo wielu społeczeństw, ale te 30 lat później jest zupełnie nieaktualne. No i jak myślimy o. O projektowaniu skorientowanym na zmysły, to zawsze pokazuje lampę zapachową. E, o, to jest projekt Magdy Czapniewskiej i Karola Murlaka. E, ona wygląda bardzo skromnie, e, ale ona ma genialną e, supermoc, a mianowicie ten jej żółty abażur jest zrobiony z tworzywa, które jest nasączone zapachem biszkoptu i kardamonu, czyli jak żarówka się nagrzewa, to to tworzywo emituje zapach, a ten zapach kojarzy nam się ze smakiem słodkim i nie tylko daje nam ciepłe światło, no bo to żółte tworzywo powoduje, że jakąkolwiek żarówkę tam wsadzicie, to światło będzie ciepłe, a światło ciepłe jest super ważne, bo kojarzy nam się z ogniem, z jaskinią, z tym pierwotnym poczuciem bezpieczeństwa, to jeszcze poczujemy się trochę jak w cukierni, a to zawsze powoduje, że, że się uśmiechamy. Następnie jest genialnie przeprowadzony projekt firmy Somnox. To jest poduszka do spania, właściwie robot do spania. Ta firma już wiele lat temu zdefiniowała, że jest gigantyczny problem z insomnią, czyli z bezsennością w społeczeństwie, w społecznościach, nawet nie tylko w jednym społeczeństwie, tylko w ogóle w społecznościach i że jest to tak naprawdę pandemia XXI wieku. I przy współpracy projektantów, inżynierów, bioneurologów, neurobiologów, Stworzyli robot, wygląda jak taka fasola, który delikatnie się porusza, wymuszając, tak jak powodując, że człowiek wydłuża oddech, jest ciepła, może emitować biały bądź różowy szum, który działa usypiająco nie tylko na dzieci, ale również na dorosłych i emituje przyjemne, delikatne światło, jeżeli mamy taką potrzebę. Jest dużo zastrzeżeń, czy ta forma trochę podobna do małego oseska jest. Właściwa, ale przez to, że ten robot nie ma żadnych um, takich antropomorficznych um, elementów jak oczek, łapek i tak dalej, tylko po prostu jest taką fasolą do przytulenia, bardziej jak poduszka, którą możemy otulić ramionami, e, to rzeczywiście użytkownicy e, się wypowiadają o tym produkcie bardzo pozytywnie. No i jak zobaczycie, to jest i dotyk, i słuch. I oddech, współpraca e, i światło, więc ta, ten, ta ilość bodźców zrównoważonych jest bardzo holistycznie potraktowana. Następnie jest projekt studencki, ale projekt, który ja bardzo lubię, e, Sensorial Stimuli Hwan e, Jion, e, koreańska projektantka, która miała wypadek e, samochodowy, w którym e, straciła zmysł smaku, i w ramach e, tworzenia narzędzia do stymulacji tego smaku, e, stworzyła komplet ceramicznych łyżeczek, które mają różny kształt i różną fakturę, tak, żeby podbić smak jedzonego produktu, więc jest, jest ostre, jest śliska, jest zimna, jest wypukła, jest chropowata, tak żeby ćwiczyć odczuwanie smaku za pomocą dotyku. I to też jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy tak skonstruowani, że w momencie, kiedy mamy jakąś dysfunkcję, Pozostałe, pozostałe zmysły są tak przesterowywane, żeby uzupełnić tą dysfunkcję. I tak właśnie działały te łyżeczki. No i stary projekt, bo chyba z 2014 roku, ale cały czas super aktualny i oczywiście już przez MIT i różne ośrodki technologiczne aktualizowany, Taktilu, Jakub Koźniewski. To jest projekt bransoletek dla par żyjących na odległość, gdzie można było tu głaskając wysłać dotyk, który się odczuwało po wewnętrznej stronie nadgarstka, a to jest najbardziej wrażliwe miejsce w ciele człowieka. E, oczywiście ta bransoletka w tamtych czasach była duża i, i nie wyglądało to może najbardziej efektownie, ale już 7 lat temu, a właściwie za chwilę 8 ten, ten problem był e, poruszany i nad tym pracujemy, żeby ten dotyk można było wysyłać, szczególnie w tych czasach, kiedy nie rozmawiamy tylko o życiu jako para na odległość, ale w ogóle o życiu w izolacji i dalej projekty bardziej przestrzenne dyplom magisterski Jana Fejfera, to jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom przed kilku lat instrument miejski Janek zauważył, że dzieciaki jak chodzą wzdłuż balustrad, na przykład wzdłuż mostów, no to kilkami robią dźwięk. Sam jest multiinstrumentalistą i postanowił zaprojektować balustradę, która będzie grała, czyli nie tylko będzie ten dźwięk kika o metal. Ale dotykając w różnych miejscach, będzie można emitować różne dźwięki i na niej grać. Przepiękny, przepiękny projekt, nie wszedł niestety do produkcji seryjnej. Ja mam takie ciche marzenie, że takie obiekty będziemy mieli, bo patrząc na to, jak park odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie został, przed w tkankę miejską, jak dzieciaki chodzą się tam uczyć, nie, słyszą, nie tylko dzieciaki, jak przenoszony jest dźwięk, jak działa grawitacja, to takie elementy tkanki miejskiej, które zapraszają do współudziału, nie są tylko użytkową balustradą zabezpieczającą bezpieczeństwo przychodniów, ale są elementem do zabawy w mieście, są super ważne. Następnie jest Basic House, Martin Ruiz de Azura Azua, Projekt kieszonkowego domu, mianowicie jest to cube aż sześciościan, zbudowany z folii NRC, która z jednej strony jest srebrna, z drugiej strony jest biała. Ten cube ma dziurę od dołu: jak się naciągnie powietrze, to właśnie tworzy się taki balon i można wleźć do środka i się odciąć od otoczenia. Jest to projekt też sprzed kilku lat, projekt przedpandemiczny, ale też pokazujący to, jak w w dużych miastach, pełnych tłumu ludzi, poszukuje się koncepcji schronienia, koncepcji wyciszenia zmysłów, tego, żeby nikt mnie nie dotykał, żebym nikogo nie widział, żebym nic nie czuł, bo to nasze codzienne przebodźcowanie, tak jak mówiliśmy w poprzednim wykładzie, czyli właśnie o FOMO, przed lęku przed pominięciem, przed, o deprywacji sensorycznej, o detoksie dopaminowym, to te koncepty i tych projektów jest dość dużo, wszelakich kokonów, odsłonięcia się, zamknięcia, e, pokazują, że my jesteśmy zmęczeni tłumem, że z jednej strony potrzebujemy zdrowych relacji i bycia w społeczeństwie, ale z drugiej strony ta opresyjna masa ludzi związana z przebywaniem w dużych miastach jest dla nas niezwykle trudna sensorycznie. E, kaplica e, Thorncroll... Stany Zjednoczone, kaplica ze szkła i stali, do której las wchodzi do środka. Bardzo piękny projekt, też nie najnowszy, ale też mówiący o tym, że budynek nie musi nas oddzielać od otoczenia, czyli takie bardzo japońskie podejście do przestrzeni, że w Japonii przesuwamy ściany, tworząc przestrzenie otwarte i zamknięte. Tu mamy budynek zamknięty, ale przez to, że całkowicie przeszklony i stworzony w lesie, takie sanktuarium duchowe, ale nie odcinające nas od zewnątrz, tylko tworzące relacje tego, że jesteśmy częścią natury, nawet jak jesteśmy w schronieniu. I na koniec megafony leśne, projekt Brigitte Oigus, to jest Estonka, do tego stworzone do tego, żeby w lesie można było nasłuchiwać sygnałów. One są tak ustawione, że kładąc się w nim jesteśmy osłonięci od deszczu czy wiatru, ale Dźwięk, który wchodzi do środka, się potęguje trochę tak, jakbyśmy położyli łapki za uszami, czyli wspieramy więcej dźwięku z otoczenia. Projekt do relaksacji w lesie, do posłuchania lasu, do skupienia się na dźwiękach natury. I na koniec, oczywiście, propozycja książek, wielokrotnie wspominane w tym wy wykładzie. Inny, wymi ukryty wymiar Edwarda Hola, bardzo Wam polecam. Następnie jedyna. Taka komplementarna książka, która wyszła o designie synestetycznym, czyli dokładnie o tym skupionym na pięciu zmysłach. Dlaczego tak ważne jest posługiwanie się pięcioma zmysłami w projektowaniu i przestrzeni i obiektów bardzo dotykowa książka bardzo ciekawa wizualnie bardzo dobrze zrobiona z załączonym materiałem na płytach CD co jest w tej chwili trochę trudne bo nie wszyscy mamy otwarcze CD ale rzeczywiście no taki podręcznik podręcznik z masą danych do kupienia na przykład na Amazonie chyba w Polsce stacjonarnie nigdzie kolejny język rzeczy w jaki sposób przedmioty nas uwodzą świetna Książka o tym, jak się projektuje rzeczy po to, żebyśmy chcieli je mieć. I na końcu pochwała cienia, malutka książeczka, japoński traktat przedwojenny o tym, jak odbierano przestrzeń w Japonii i co nam to może dać, żebyśmy na przykład zaczęli dostrzegać nie tylko to, co jest w ostrym świetle, ale też to, co jest w cieniu, bo jedno bez drugiego. Nie istnieje. I jak zawsze zakończę stwierdzeniem ze Stanisława Lema: kończymy rok Lemoski, więc gdyby ludzie robili tylko to, co wygląda na możliwe, do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście poszerzali wiedzę z zakresu naszych zmysłów. Odsyłam Was do pierwszego wykładu i gdybyście mieli jakieś pytania, możecie mnie znaleźć na Instagramie, jojurga, i zachęcam Was do słuchania mojego podcastu Bezpiecznik, gdzie jeszcze więcej o zmysłach. Opowiadam i o tym, jak funkcjonujemy w przestrzeni, i życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, i żebyśmy żyli w harmonii. Pozdrawiam.